Po raz pierwszy w Stalowej Woli odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych. Impreza rozpoczęła się od defilady, którą poprowadziła orkiestra Dęta OSP. Wszystkich zgromadzonych na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli, gdzie rozgrywały się zawody, powitał prezydent miasta. Dzisiaj Ochotnicza Straż Pożarna to wyspecjalizowane jednostki, które mają bardzo wiele zadań dotyczących naszego zdrowia, bezpieczeństwa, porządku publicznego. Dziękujemy za Waszą codzienną służbę, za to, że również podnosicie swoje kwalifikacje. Że dzisiejsza Ochotnicza Straż Pożarna to ochotnik dobrze przygotowany. W zawodach sportowo-pożarniczych wzięły udział drużyny OSP Turbia, Chwałowice, Stalowa Wola, Harzewice, Jastkowice, Rzeczyca, Okrągła, Pysznica, Kotowa Wola, Zaklików, Stalowa Wola, Zdziechowice, Obojna, Pilchów. Wystartowały również młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców i dziewcząt z miejscowości Gwoździec, Laski, Antoniów, Rzeczyca, Okrągła. W pierwszej kolejności została rozegrana sztafeta pożarnicza drużyn kobiecych i męskich, następnie odbyły się zmagania młodzieżowych drużyn pożarniczych, przy czym rozegrano ćwiczenia bojowe, tak zwaną bojówkę, drużyn męskich i kobiecych. Prócz sportowych zmagań można było obejrzeć m.in. wystawę samochodów i sprzętu ratowniczego Straży Pożarnej, pokaz ratownictwa technicznego przy użyciu sprzętu hydraulicznego czy też gaśniczego.